Gość poranka dwójki. W studiu jest już historyk, pisarz, publicysta i muzealnik Sebastian Pawlina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o pana nowej książce Barykady 44. Nadzieja i wspólnota. To nie jest pana pierwsza książka nawiązująca do tematyki powstańczej. Skąd u pana takie historyczne zainteresowania? Znaczy w zasadzie zainteresowania się wzięły od moich rodziców. Znaczy ja w ogóle też wychowałem się na Warszawskiej Woli, miejsce, które jest usiane historiami powstańczymi, tymi tablicami, które upamiętniają Polaków pomordowanych w sierpniu 44 roku, ale ja mam cały czas w głowie taką historię, to jest, ja wtedy chodziłem do przedszkola i moja mama, zanim mnie jeszcze zaprowadziła któregoś tam dnia właśnie do przedszkola, odbiera telefon od taty, który dzwoni i mówi, słuchaj, zostaw Sebastiana w domu, bo kanał leci w telewizji. A moja mama, nie, on jest za młody na to jeszcze. No ale po latach do tego kanału wróciłem, tak, bo moja pierwsza książka powstańcza to jest właśnie książka o warszawskich kanałach, ale gdzieś ta historia powstańcza we mnie, przez to takie właśnie zainteresowanie, które moi rodzice wzbudzali, przez to obecność tego wydarzenia w przestrzeni miasta, tak, one w zasadzie wszędzie obecne, gdzie się popatrzy, czy to są tablice, czy to są ślady czasem te z okresu wojny, to gdzieś tam we mnie narastało, tak, a ponieważ zawsze byłem historią zainteresowany, to gdzieś tam to naturalnie się u mnie ułożyło, no i stąd właśnie się te wszystkie wzięły książki. Barykady 44 to jest druga część planowanego tryptyku. Pierwsza część poświęcona była właśnie kanałom i ich roli w przebiegu powstania. Tym razem barykady. Pan zaczyna tę książkę od nakreślenia takiego szerszego obrazu. Barykady to oczywiście nie był wynalazek XX wieku, to nie był wynalazek warszawiaków, ale czy barykady podczas powstania miały szczególne znaczenie? Tak, barykady miały znaczenie wręcz powiedziałbym fundamentalne dla powstania, zarówno ze względów praktycznych, jak i takich symbolicznych. Barykada była w zasadzie jedynym sposobem na to, żeby powstańcy warszawscy byli w stanie toczyć jakąkolwiek walkę z Niemcami, którzy przerastali ich pod każdym względem i doświadczeniem, i ilością uzbrojenia, i jakością tego uzbrojenia, dostępnością nowych oddziałów, które można było włączać do walki, tak? No powstańcy tego wszystkiego nie mieli, więc musieli sobie poradzić jakoś inaczej. No i stąd właśnie pomysł tych barykad. Barykad, które od zawsze w historii, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, ten wątek historyczny jest bardzo szeroki, bardzo, bardzo mocno opisany w tej książce, ale barykady zawsze były bronią, do której sięgali ci słabsi. Czy tu chodziło przede wszystkim o możliwość powstrzymania wroga w tej przestrzeni miasta? Czy może na barykadach można się było też schronić? Barykady pełniły bardzo różne role. Jeżeli mówimy o takim wątku czysto praktycznym, tak, no to taki podstawowy, o którym my myślimy, myśląc dzisiaj o barykadach, no to jest właśnie ta walka, która się na nich toczyła. Więc one rzeczywiście w tej walce, w tym zatrzymywaniu Niemców przed wkraczaniem w głąb kolejnych dzielnic, no zwłaszcza było to widoczne na Starym Mieście, bo to było oczywiście niezwykle ważne, ale tak, ta rola pozwalająca schronić się za barykadą w środku tej dzielnicy opanowanej przez powstańców, przez Polaków, była niezwykle istotna, ponieważ Niemcy mieli bardzo dobry wgląd często w przebieg ulicy. Snajperzy, ci osławieni gołębiarze, mogli blokować przejścia przez ulicę z bardzo dużą skutecznością, co powodowało po prostu nieustające straty po stronie polskiej. Więc, że można było przejść z jednej strony na drugą, no trzeba było właśnie schować się za tą barykadą, skulić się, przebiec. No nie było to proste, bardzo dużo osób zginęło przebiegając nawet w ukryciu barykad, ale jednak no, myślę, że zwiększyło to stopień przeżywalności Polaków, którzy chcieli przedostać się z jednego końca miasta na drugi. Barykady po raz pierwszy podczas II wojny światowej pojawiły się na ulicach Warszawy we wrześniu 1939 roku. Później wybuchło powstanie, ale pan również pisze o tym, że te plany rozmieszczenia barykad powstawały już wiosną 1940 roku. Czy to oznacza, że już wtedy myślano o powstaniu? Tak, oczywiście. Plany tego zrywu powszechnego, nie od razu myślano o powstaniu w takim kształcie, w jakim ono się zadziało. Plany tego zrywu powszechnego były elementem dociekań, rozważań po stronie władz Polski podziemnej w zasadzie od samego początku jej istnienia, tak? Czyli już od 1939 roku. Wtedy już zaczęto się zastanawiać nad tym, jak to wszystko powinno wyglądać. I kiedy te kolejne plany w roku 1940 i w kolejnych latach były rozwijane, barykady zawsze były w tych planach obecne. Barykady były także obecne na kursach dla podchorążych, tych
podziemnych takich szkołach, gdzie szkolono ludzi, którzy mieli stanowić tą kadrę przyszłego właśnie zrywu, tego przyszłego Wojska Polskiego. Korzystano na przykład bardzo często z po takiego przedwojennego jeszcze podręcznika walki uliczne, który napisał wtedy jeszcze pułkownik, czy nawet jeszcze chyba wtedy major Stefan Rowecki, późniejszy Grot, dowódca pierwszy, dowódca Armii Krajowej, twórca tej podziemnej konspiracji, ale także tworzono specjalne podręczniki o tym właśnie, jak prowadzić walkę na ulicy, jak zbudować barykadę, więc tak, od początku wiedziano, że to będzie ważny element, ponieważ no, zdawano sobie sprawę, że no, mimo wszystko ta armia podziemna nigdy nie będzie w stanie się tak zmobilizować, nie będzie w stanie tak stworzyć takich struktur, takiego wyposażenia nie będzie w stanie zdobyć, żeby z Niemcami toczyć wyrównaną walkę. Barykady w takiej powszechnej świadomości kojarzą się z czymś powstającym spontanicznie, z czymś budowanym właściwie już w ogniu walk. Pan pisze o tym, że bardzo często właśnie te plany powstawały znacznie wcześniej, że doświadczeni wojskowi prowadzili rozeznanie, poznawali też tkankę miasta, a mimo wszystko w momencie wybuchu powstania nie wszystko było tak doskonale przygotowane. Nie, absolutnie. Myślę, że to jest główny zarzut, który można w ogóle twórcom, autorom Powstania Warszawskiego postawić, że oni, o ile nie jestem zwolennikiem dyskusji o tym, czy powstanie miało sens, czy mogło nie wybuchnąć, bo ono musiało wybuchnąć, natomiast absolutnie źle je przygotowano pod względem taktycznym, strategicznym, chociażby sam moment wybuchu, tak, to było fatalnie pomyślane, to, że niektóre cele, które były strategiczne dla powstania, jak chociażby mosty, były zdobywane przez oddziały, które były w ogóle do tego nieprzygotowane, były bardzo słabo uzbrojone. Potem po latach się okazało, że podobno wyszedł jakiś rozkaz do dowódców, że jeżeli oddział nie będzie w stanie jakiegoś celu zdobyć, to dowódca ma go nie zdobywać, ale dowódcy o tym nie wiedzieli, więc tam był jeden wielki chaos. I rzeczywiście to powstanie nie było przygotowane tak, jak trzeba. I tak, w tym całym chaosie, który jeszcze zaogniły te pierwsze godziny, te nieudane szturmy, bo rzeczywiście naprawdę myślę, że na palcach dwóch rąk można policzyć te cele istotne, które udało się powstańcom zdobyć, to w tym chaosie barykady były jedyną szansą na to, żeby to powstanie jeszcze uratować. Z czego budowano barykady? Ze wszystkiego, co znalazło się pod ręką, dosłownie. Na początku budowano je z płyt chodnikowych, które wyrywano, znoszono w wybrane miejsca, budowano je z przewracanych wagonów tramwajowych, z kubów na śmieci, wyrywano, nie wiem, wynoszone elementy wyposażenia domów, stoły, łóżka, szafy. Na Starym Mieście, to jest historia kapitalna, na Starym Mieście z zakładu pogrzebowego wynoszono trumny. Taki troszeczkę symbol tego, co się potem z tym miało stać z Warszawą. Ale także rzucano rzeczy tak, no, wydawałoby się bezsensowne, jak maszyny do pisania czy obrazy. Zresztą potem bardzo szybko władze powstańcze i delegatura rządu na kraj wystosowały taki apel, żeby no jednak może takich rzeczy jak obrazy nie rzucać na barykady, bo jednak fajnie by było, żeby one przetrwały do tej wolnej Polski. Z czasem to zaczęło się wszystko profesjonalizować, zaczęto te barykady budować coraz bardziej zgodnie ze sztuką wojenną. Zaczęli brać w tym udział saperzy, ludzie, którzy byli na przykład przygotowani merytorycznie do budowania tych barykad, bo na samym początku no, budował je każdy. Ludność Warszawy wyszła na ulicę, to był taki absolutnie rewolucyjny zryw, który można by porównać z tym, co działo się w Paryżu w XIX wieku wielokrotnie. Tak, te wszystkie obrazy, które znamy, wolność wiodąca, lud na barykady, to co Wiktor Hugo opisał w Nędznikach, no to wszystko w Warszawie działo się 1, 2, 3 sierpnia. Z czasem dopiero zaczyna to przybierać takie bardziej zorganizowane, bardziej wojskowe formy. No właśnie, bo na barykadach spotykali się nie tylko żołnierze podziemia i ludność cywilna, ale także właściwie wszystkie warstwy społeczne. Bardzo ciekawy cytat z majora Kazimierza Larysa, adwokata, jest w pana książce. W powstaniu, w jego entuzjastycznym początku i tragicznym końcu brał udział wszystkie warstwy społeczne Warszawy. Taki był konglomerat, że inżynier, doktor stali jednocześnie przy barykadzie ze zwyczajnym na kercelaku handlującym człowiekiem. Nawet i prostytutki brały udział w bohaterskim czynie kobiet. Te różnice klasowe, jeżeli były kiedyś, to w tym powstaniu zupełnie zostały zatarte. To prawda? Tak, absolutnie. Powstanie absolutnie. Zresztą ja to się, jestem absolutnie zdania, że powstanie miało w sobie bardzo duży taki komponent rewolucyjny. To była walka nie tylko o wolną Polskę, tak, ale to była też walka o nową, lepszą Polskę. Lepszą od tej, która była w 1939 roku. Polskę, która będzie równa dla wszystkich, w której wszyscy będą mieli równe prawa, w których nie będzie lepszych, gorszych. Jak się dzisiaj poczyta te wszystkie plany, które władze Polski podziemnej miały co do kształtu tej nowej Polski, to one często były bardziej rewolucyjne,
ewolucyjny w niektórych sferach niż to, co na początku proponowali na przykład komuniści, tak? Więc to jest niezwykle ciekawe. I to była powszechna myśl o tym, co powinno wydarzyć się po powstaniu? Tak, myślę, że tak. Tutaj jednak całe podziemie w ogóle wyrosło na takim pewnym odrzuceniu tej Polski przedwojennej. Tak? Ci ludzie, którzy no, byli oskarżani za klęskę wrześniową, oni byli odsuwani z podziemia, oni byli wyrzucani, czy to w Londynie, czy w Warszawie, tak nie chciano ich. To miała być zupełnie nowa Polska, nowi ludzie. Stefan Rowecki, który przecież ten człowiek, który tworzy to podziemie, on absolutnie nie jest związany z obozem piłsudczykowskim. Tak? To jest człowiek, który gdzieś tam zawsze stał trochę z boku. Więc ta Polska miała być inna i to już w zasadzie od samego początku okupacji było widać i powstanie jest tego absolutnie dowodem. Ludzie chcą tego, żeby no, w przyszłości, żeby im się żyło lepiej, tak? Już tak jakby nie chcą powrotu do starego układu, ale też musimy pamiętać o tym, no, to, że jednak to jest moment niesamowitej takiej mobilizacji społecznej, wynikającej również z potrzeby takiej czysto psychologicznej, potrzeby zemsty. Mówi się o tym, psychologowie potem różni po wojnie o tym pisali, że okupacja była takim momentem niesamowitego napięcia, które wymagało takiego czysto fizycznego odreagowania, tego stresu, który gromadzi się w organizmie. O tym dzisiaj bardzo często mówimy tak, że stres trzeba odreagować w jakiś sposób. Okupacja była takim stresem, który się przez 5 lat w ludziach gromadził i w 1944 roku trzeba było to jakoś odreagować, więc czytamy, czy to w prasie wydawanej zaraz przed wybuchem powstania, że no, musi to powstanie wybuchnąć, bo musi być ta zemsta na Niemcach, na wszystkich Niemcach, nie na jakichś wybranych, na wszystkich. Ale tak samo jak się czyta wspomnienia, na przykład Monika Żeromska opisując ostatnią noc przedpowstańczą, tą z 31 lipca na 1 sierpnia, pisze wprost, że bardzo trudno jest zasnąć pomimo otwartych okien, bo cały czas człowiek ma w głowie to napięcie związane z tym, że Niemcy wychodzą z Warszawy i nic im się takiego nie stanie, a my nie możemy ich wypuścić bez zemsty. Więc to było też coś, co połączyło tych ludzi, to było coś, co sprawiło, że pomimo obok tej próby walki o nową Polskę, to była też po prostu czysto ludzka potrzeba po prostu zemsty za te ostatnie lata. A co zostało po powstaniu z tego porozumienia ponad podziałami, ponad klasami? No myślę, że niestety niewiele. Niestety niewiele, bo ten entuzjazm społeczny, który się w tych pierwszych dniach wytworzył, który połączył ludzi różnych klas, różnych stanów, tak, no to takie właśnie te wspomnienia o tym, że ludzie bardzo różnych profesji, zawodów budowali barykady, to jest dość powszechne w literaturze powstańczej, we wspomnieniach, w prasie. Ale niestety ten entuzjazm się bardzo szybko zaczął ulatniać, bo bardzo szybko powstanie z szansy, nadziei na wolność zamieniło się w koszmar. To nie jest wrzesień, to nie jest druga połowa sierpnia, to jest już pierwszy tydzień, pierwszy tydzień walk, kiedy widać, że to powstanie absolutnie się nie uda. To bodajże 5 sierpnia na Woli dochodzi do rozmowy, gdzie dowódca jednego z oddziałów powstańczych, porucznik Tadeusz Wiwatowski, pseudonim Olszyna, rozmawia ze swoim przedpowstańczym przełożonym, Józefem Rybickim Andrzejem, później ważną postacią chociażby KOR-u w PRL-u. I tenże Wiwatowski mówi do Rybickiego, że powstanie udaje się w ciągu kilku dni albo przy przewlekaniu pada i nie podnosi się. I to była zapowiedź tego, co z Warszawą się miało dziać. 5 sierpnia zaczyna się rzeź Woli. Dzieją się straszne rzeczy na Ochocie. Ludzie to widzą, ludzie roznoszą się plotki. Ludność cywilna zaczyna odwracać się od powstańców. Dochodzi do sytuacji takich, że powstańcy idąc piwnicami słyszą za sobą wrzaski. Wy nas skazaliście na zagładę. Wy nam to zrobiliście. Ludzie na nich plują, rzucają w nich doniczkami na Starym Mieście. A więc to są straszne sceny. I nagle się okazuje, że to już nie o Polskę, ale o przeżycie po prostu chodzi. Jest w jednym z, to jest być może nawet pierwszy powojenny film o powstaniu warszawskim, Kamienne Niebo. A on krótko po wojnie rzeczywiście powstał, tam między innymi Łomnicki gra. I tam jest taka scena na początku, kiedy grupka ludzi siedzi w piwnicy i kobieta mówi do mężczyzn, że panowie, idźcie po wodę, trzeba przynieść wodę. Dookoła panuje już niesamowity chaos. Pociski padają wszędzie, to jest ten moment, kiedy Warszawa jest absolutnie zgruzowana. I ona mówi, idźcie po wodę, tak, bo tu trzeba przynieść wodę. Oni, nie, mi się tutaj za wolną Polskę absolutnie nie marzy ginąć, ja nie będę wybiegał, ja tu siedzę w piwnicy dalej. Panowie, ale to chodzi o wodę, to nie chodzi o Polskę. Więc to właśnie chodziło o wodę, to chodziło o jedzenie, to chodziło o mleko dla dzieci, to chodziło o przeżycie. Ludzie, chociażby w pamiętniku z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego, jest to parokrotnie podkreślone, kiedy ludzie siedząc w piwnicy słyszeli pocisk, który nadlatywał gdzieś, modlili się, żeby on walnął w drugą kamienicę obok. Więc modlili się, żeby zginął ktoś inny, a nie oni. Ale to była absolutnie myśl, absolutnie czysto biologiczna, bardzo ludzka potrzeba, po prostu przeżycie.
Przerażające jest myślenie o tym, jak ten entuzjazm tych pierwszych momentów szybko przerodził się w tak dramatyczny koszmar. To nie jest pana jedyna książka o powstaniu warszawskim w ogóle, ale nawet to nie jest pana pierwsza publikacja o powstaniu w tym roku. Czy pozostaje jeszcze wiele białych plam w tym, co wiemy o powstaniu? Tak, na pewno. Jest bardzo dużo tematów, które nie zostały opisane na tym takim podstawowym, czysto faktograficznym poziomie, chociaż tutaj historiografia od 1945 roku zrobiła bardzo dużo. Jest wiele dzielnic, jest opisanych bardzo dobrze. Wiele oddziałów ma swoje monografie. One są lepsze albo gorsze, ale są. Oczywiście są też takie miejsca, takie oddziały, które cały czas czekają na to, żeby opisać ich historię. Natomiast w moim przekonaniu bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o zrozumienie tej takiej codzienności powstańczej. Tutaj w zasadzie nie ma w ogóle prac na ten temat, a te, które są, no nie do końca odpowiadają temu, czym powinny być, tak. W ogóle na przykład nie jest też opisany wątek tych emocji w powstaniu warszawskim, czyli tego, co się działo z ludźmi podczas powstania, tego właśnie, jak te emocje na nich wpływały, jak ten entuzjazm, jak te potem rozżalenie, wściekłość wpływały na funkcjonowanie ludzi w czasie zrywu, ale także, i to jest, przy czym to jest wątek, myślę, bardziej ogólnowojenny niż tylko powstańczy, tego, co się z ludźmi działo po powstaniu, w sensie emocjonalnym na przykład, tak, jak to wpłynęło na ich życie. Jeden z przykładów z książki tej o barykadach, historia Zbigniewa Blichewicza, pseudonim Szczerba, człowieka, który zaczynał powstanie absolutnie pełen nadziei, entuzjazmu, tak, że to się uda, że będzie nowa wolna Polska. No i w kolejnych tygodniach obserwuję, że ta nowa wolna Polska to są po prostu ruiny, gruzy, tak, że kolejni ludzie, którzy mieli w tej Polsce żyć, umierają na jego oczach, bardzo często tuż koło niego, ktoś zostaje trafiony i ginie. I to go zaczęło krok po kroku łamać. W końcu dochodzi do tego, że on we wrześniu zaczyna coraz częściej sięgać po alkohol, pod koniec powstania próbuje popełnić samobójstwo, tam żołnierze wyrywają mu broń i w końcu tego nie robi, ale kilka lat po wojnie, także z powodów osobistych, ale ten element tego dramatu powstańczego był tu bardzo mocny, to samobójstwo w końcu popełnia. I jeden z jego przyjaciół napisał potem po wojnie w takim jego wspomnieniu, że właśnie ten entuzjazm jego, ta nadzieja, ta wiara w powstanie, tym bardziej mocno wpłynęła na to, że on no, po prostu stał się takim człowiekiem, jakim się stał, człowiekiem złamanym. I o tym w ogóle zapominamy, że powstanie złamało życie dziesiątkom, setkom tysięcy ludzi. 80 lat temu wybuchło powstanie warszawskie, a przed historykami nadal sporo pracy. O książce Barykady 44 opowiadał dziś Sebastian Pawlina, historyk, muzealnik, publicysta. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Gość poranka dwójki.